pierwsze gratulacje dla drużyny z Głogowa za 3 punkty. My wiedzieliśmy, jaka stawka jest dzisiejszego dnia dla nas. Bardzo potrzebowaliśmy tych punktów i myślę, że daliśmy siebie 100%. Troszeczkę w końcówce jednak Rafał Stachera nas zatrzymał w bardzo ważnych momentach, właśnie w szczególności jak mieliśmy czyste pozycje ze skrzydeł i stąd się wzięła ta przewaga 2 bramek. Goniliśmy do samego końca, no ale nie udało się niestety w tym meczu na 25 meczów rozgranych, w tym sezonie na 25 meczów rozgranych. To 10 się zakończyło właśnie albo po karnych, albo przegraną naszą 1 bramką, więc mam nadzieję, że te lekcje, które zbieramy w tym roku, które no bolą strasznie, spotęgują na przyszły sezon i będziemy potrafili my wyjść obronną ręką w takich spotkaniach. Na pewno ta gra dzisiejsza nasza wyglądała lepiej, ale troszeczkę za późno, żeśmy się obudzili, bo to nie jeden mecz, a gdzieś tam wcześniejsze mecze też były takie, które mogliśmy zdobyć punkty i wywalczyć je, a się nie udało, więc no nic, teraz czekamy, szykujemy się do ostatniego meczu w drugiej rundzie i będziemy chcieli się zaprezentować też jak najlepiej u siebie, będziemy chcieli wygrać ten mecz i szykujemy się na następne spotkania. Dziękuję bardzo.